No, wystarczy. Dzisiaj właśnie robimy w sumie montaż szlangów, można powiedzieć, ale najpierw wpuść. Sorry, bo musiałem tutaj do Łukasza powiedzieć, ale generalnie my robimy druty, ciągniemy druty, nie druta, żeby ktoś tam sobie nie mylił tego z seksem. Polega to na tym, że szlang, wąż, przepraszam, bo ja mówię po holendersku, w tym wężu jest bardzo, rola tego węża jest bardzo, bardzo, bardzo ważna. Pokaż, jak on będzie ten, na wysokości. Później ten wąż będzie szedł na wysokości tego tutaj druta. Dokładnie. Bardzo ważne jest, żeby od tej złączki, od tej mufy, bo tutaj jest bez kropielnika, czyli bez dziurek, które podają pożywienie, minerały, pestycydy wszystkim tutaj tym drzewom. Tutaj dziewczyny nam pomagają dzisiaj, a dla mnie dziewczyna w sadzie, kobieta w sadzie jest jak świnka morska. Ani nie świnka, ani nie morska. Problem polega na tym, że nasz szef powiedział krótko, że każde drzewo ma być zasilane, ale laskom się już chyba we łbach przewraca, bo one myślą o weekendzie i nie docinają tych szlangów, tych pierwszych, tego zasilania, bo tutaj w tym rowie, patrząc tak wzdłuż tego sadu, idzie gruba rura. Rura, kabel elektryczny, ale pomijając to wszystko, które uruchamia cały system pomp, które znajdują się tam przy kanale, tam przy tym domku. I powinno być to montowane w ten sposób, że te pierwsze drzewko powinno mieć tutaj pierwszą dziurkę. No ale niestety, jak widać, nie ma. To, pomijając to, jeżeli nie krytykował, że te dziurki powinny być z drugiej strony. I dlatego, kurwa, za przeproszeniem dostaję białej gorączki. Gdzie są te, kurwa, koleżanki moje? Nie wiem. Dobra, to tyle. To tyle, ale jeszcze jedna rzecz, bardzo ważna rzecz. Dlaczego ktoś inwestuje tysiące euro? Bo to nie są tanie rzeczy. Dlatego, żeby podnieść jakość tych gruszek. Ta gruszka nigdy nie wyrośnie na piękną gruszkę bez tego... Bez witamin. Bez witamin, bez tak zwanego foodingu. W Polsce jest to też stosowany system. Ale no nie w każdym sadzie, prawda? Bo potrzebna jest do tego woda. Woda jest tutaj w Holandii za darmo, można powiedzieć, no bo to jest ze szlotów. To tyle. Ale mówię, kobieta w sadzie jest jak świnka morska. Jeszcze raz powtórzę. Ni to świnka, ani to morska. Narka.